Witajcie, przyjaciele. Słuchajcie, dziewczyny, cześć. Mam dla was niesamowitą informację. To może być dzisiaj impreza waszego życia. To może być najpiękniejsza rzecz w waszym życiu. Słuchajcie, ja miałam takie doświadczenie 10 lat temu, gdzie ja poznałam osobiście żywego Boga. To nie jest żadna bajka. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie. Wiecie, dlaczego to brzmi śmiesznie? Bo kiedy człowiek upadł, kiedy oddzielił się od Boga, to rodzi się tutaj i brak mu wrażliwości. Brak mu wrażliwości na to, że Bóg jest. Ale Bóg jest realny i prawdziwy. Czy wierzysz, że można spotkać Boga osobiście? Ja wiem, że to brzmi takie nierealnie, co? Tak? A ty co myślisz? To brzmi nierealnie? Okej. A ty co myślisz? Ty co myślisz? A to jest moja przyjaciółka, ona go poznała osobiście. Ja w ogóle jej nie znałam, a ja też go poznałam osobiście. Tam są nasi znajomi, każdy z nas miał takie doświadczenie poznania Boga osobiście. Jeżeli to jest możliwe, tak, poznałyśmy Boga osobiście, rozumiesz? No jak? Okej, pierwsze mądre pytanie. Słuchajcie, tutaj mamy pytanie. Jak można poznać Boga? Boga poznajemy. My świadczymy o tym, świadczymy Ewangelię. Jak masz na imię? Bo dobre pytanie zadałaś. Mądre pytanie zadałaś. Spytałaś się jak? Mariola, cześć, jestem Basia. Cześć, a ty? Cześć, Dagmara. Oliwia, miło mi, Basia. Cześć, Maria. Cześć. Dzień dobry. Masz imię? Nie. Okej. Słuchajcie, dziewczyny. Proste słowa Ewangelii. Czy ktoś z was kiedyś popełnił błąd? Popełniłaś kiedyś błąd? Skłamałaś czy coś? Czy każdy człowiek potrzebuje Zbawiciela, bo sam nie da rady wyciągnąć siebie z miejsca, gdzie nie popełnia żadnych błędów. Sam nie jest w stanie, bo jego serce, jego natura jest zniszczona. Jego natura jest zniszczona. Dlatego potrzeba... Skłamałaś kiedyś? Nie, popełniłeś kiedyś błąd. Słuchajcie, chodzi o to, że jeżeli otworzycie swoje serce, dziewczyny, chodzi o to, żeby otworzyć swoje serce, bo jeżeli ja mówię prawdę, to bez Jezusa Chrystusa każdy idzie do piekła. Możesz nagrywać, jak chcesz. Bez Jezusa Chrystusa każdy człowiek idzie do piekła. Rozumiesz to? Piekło to jest takie oddzielenie od dobra. Ostateczne, finalne oddzielenie od miłości, od dobra. Nie, za chwileczkę. Najpierw ja ci coś powiem. Poczekaj. Ja bym chciała... Czy mogę się za was pomodlić? Okej. Okay. To powiedzcie, powtórzcie za mną. Powtórzcie tak. Powiedzcie, że chcecie prawdy. Dobra. Dziewczyny, ja się za was pomodlę. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Złapiemy się za ręce. Mariola, chodź. Słuchajcie, dobra. Tu mamy odważnych mężczyzn. Dobra. Słuchajcie. O co chodzi z tym Bogiem? Chodzi o to, aby otworzyć swoje serce na to, że Bóg jest realny. Okej, przyjaciele, kto jeszcze jest odważny? Dzieciaki, chodźcie. Chodźcie, chodźcie tu bliżej. Boga się poznaje osobiście. Powtórzcie za mnie, powiedzcie, Panie Jezu, chcę Ciebie poznać. Przekonaj mnie o tym, że jesteś realny. Czy jesteś realny? Tak. Chcę doświadczyć Ciebie. Chcę doświadczyć prawdy. Amen. Słuchajcie, 2000 lat temu był tu na ziemi Jezus Chrystus. On umarł za to, aby każdy z was był oczyszczony z grzechu, z błędu, abyście mieli nowe życie. Kto? Mężczyźni, mogę pani tak podać? Nie, nie interesują mnie. Ale posłuchaj mnie. Ja mówię o najważniejszej rzeczy, o w ogóle o spotkaniu Boga. Ja mówię o tym, że ja go poznałam osobiście. Moja przyjaciółka go poznała osobiście. Tak. Jak? Bo powiedziałam, że chcę spotkać Boga. Rozumiesz? To o to chodzi. Chodzi o to, przyjaciele, chłopcy, chodzi o to, aby otworzyć swoje serce i powiedzieć, ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę. Daj rękę. Ja chcę, powiedz. Chcę spotkać Boga. Ja chcę spotkać Boga. Ja chcę. Ja chcę. Słuchajcie,
Bo to jest najpiękniejsza rzecz w życiu każdego człowieka, żeby poznać Jezusa Chrystusa osobiście. On był tu na ziemi, Bóg wcielony, był na ziemi, oddał za ciebie swoje życie. Wiesz, jaki to jest dar? Że Bóg umarł za ciebie, żebyś ty był, żebyś nie był potępiony, żebyś był wolny, żebyś był wolny od samego siebie, od grzechu, od... Nie. Ja się chcę o ciebie modlić. Jak masz na imię? Nie, mógłbym, ale ja się... Marcinku, ja się modlę o to, że Duch Święty cię przekonuje o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie. Ja otwieram teraz twoje oczy na to, że Bóg jest realny. Ja zdejmuję zasłonę z ciebie teraz. Okej? Okay? Ja jestem czym? Czy jest pani zapisem? Jakim? Jestem zapisem. Jestem listem Chrystusowym. Jestem listem Jezusa Chrystusa. Ja mam poglądy chrystusocentryczne. Ja jestem wysłannikiem Jezusa Chrystusa. Tu teraz w Warszawie mówię do was. Tu teraz przekonuję was o tym. Jesteście w ogóle tacy młodzi, piękni, pełni potencjału i zależy mi na tym, abyście mieli to doświadczenie żywego Boga. Wiesz co? Grzechem jest to, że nieprzyjęcie Boga, to jest największym grzechem. Przyjmuje się Go sercem, przyjmuje się Jezusa Chrystusa sercem. Najpierw potrzeba, nie ma innych dróg, jest tylko jedna droga do Jezusa Chrystusa. Jest tylko jedna droga. Jedna droga. Ta droga to jest otworzenie swojego serca na poznanie osobiste żywego Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że mamy egocentryczną naturę, która jest sama sobie Bogiem. Ale jest to natura, która jest zniszczona. Ona kłamie. Mamy w to w naturze. Przecież nawet nie musimy się uczyć kłamać, a popełniamy tego typu błędy. Rozumiecie mnie? Rozumiecie mnie, tak? Prawdziwa. Czy książkę Adama Mickiewicza? No. Czytała książkę. Wiesz co, ja nie wiem, czy to ma znaczenie, ta książka. Pani czytała? Nie, kiedyś tam czytałam jakieś książki. Wie pani, że oni tam nie znają Boga poza pierwszą, jakby najważniejszą rzeczą. Najważniejsza rzecz w życiu jest spotkanie Boga. Jest na uniżenie się, bo ja ci teraz powiem Ewangelię. Ewangelia jest, że 2000 lat temu Jezus Chrystus przyszedł tu na ziemię i On umarł. On poniósł każdy twój błąd. Bo twój błąd oddziela ciebie od relacji z Bogiem, a my mamy, nasza natura jest naturalnie oddzielona od Boga, naturalnie. Więc błąd jest to oddzielenie od żywego Boga. Możesz nagrywać, mnie nie przeszkadza. Religii jest bardzo dużo, bo właśnie człowiek sam produkuje religię. Bo religia polega na tym, posłuchaj mnie, to jest dobre pytanie. Religia polega na tym, że człowiek sam sobie tworzy Boga. Robi sobie obrazy, robi sobie różne rzeczy i się modli do tych obrazów. Sam sobie namalował obraz i się teraz do niego modli. Ale prawdziwe spotkanie z Bogiem jest sercem. Nie musisz wierzyć, ale to cię oddziela od Boga, twoja niewiara powoduje, że jesteś oddzielona od dobroci Boga, od miłości Boga. Rozumiesz to? Rozumiesz? A czemu? Zobacz, jakie to jest nielogiczne. Po co chcesz być oddzielona od dobroci i miłości? Odeszłaś od mamy. Posłuchaj, ale miłość, jedyna formuła miłości dostępna tu na ziemi jest w Jezusie Chrystusie. Jak masz na imię? Aniu, miło cię poznać. Cześć. Mogę się za ciebie pomodlić? Aniu, ja ciebie błogosławię. Ja błogosławię twoje życie. Pomodlę się. Tak. Błogosławię twoje życie, Aniu. Ja teraz zdejmuję zasłonę z twojego umysłu. Ja modlę się, że spotykasz żywego Jezusa Chrystusa. Że masz doświadczenie, że wiesz, że On jest dobry. Wiesz, że przeżywasz Jego miłość. Ja modlę się o to, że Duch Święty cię przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Błogosławię twoje życie, Aniu, że spotykasz się z tą dobrocią, o której mówimy, z tą miłością. Amen. Ty też chcesz modlitwy? Jak się nazywasz? Tina. Tina. Jakie fatum mam z tym zdjąć? Masz pecha. Dobrze.
W imię Jezusa Chrystusa, ja teraz łamię moc tego przekleństwa nad Twoim życiem. Ja błogosławię Twoje życie. Ja odsuwam od Ciebie tą siłę nieczystą, która powodowała jakiegokolwiek coś, co nazywasz fatum. Ja to zdejmuję z Ciebie teraz. W imię Jezusa Chrystusa, ja błogosławię Cię. Ja zdejmuję zasłonę swoich oczu, swojego umysłu, że przeżywasz teraz dotyk Ducha Świętego. Ja zdejmuję z niej zaklęcia. Chwileczkę. Ja Cię błogosławię. Ja teraz zdejmuję zasłonę swojego umysłu. Duch Święty Cię przekonuje teraz o tym, że On jest realny, że potrzebujesz żywego Boga, że to jest prawda, że On jest realny. Duchu Święty, przenikaj ją teraz. Teraz przenikaj ją. Ja mówię w anielskich językach. Nie, ale ja mam połączenie z Bogiem. Ja mam połączenie z Bogiem, dlatego się modlę. Tina, ja zdejmuję z Ciebie tego pecha, tego przeklęcie. Ja łamię moc jakiegokolwiek przekleństwa. Ja rozwiązuję jakiekolwiek konsekwencje. I ja rozwiązuję teraz nad Tobą błogosławieństwo. Błogosławieństwo, że spotykasz żywego Boga. Że Twoje serce jest miękkie. Ja modlę się o miękkie serce. Miękkie serce. Zmiękczam Twoje serce dla żywego Boga. Jesteś błogosławiony. Chcesz? Chcesz? A jak masz na imię? Bóg. Wyobraź sobie najpiękniejszy kolor. Dobra. Jak masz na imię, kochana? Leo. Leon. Okej. Okay. Piękne imię. No. A co chcesz się pomodlić? Mam wykształcenie z nieba. Leo, ja Ciebie błogosławię. Ja zdejmuję zasłonę Twojego umysłu. Ja modlę się, że spotykasz żywego Boga. Spotykasz żywego Jezusa Chrystusa. Ja modlę się, że Duch Święty Ciebie przekonuje o tym, że potrzebujesz Go. Że największym grzechem to nie jest coś, co zrobisz, tylko to, że nie otworzysz swojego serca na Jezusa. Na żywego Jezusa. W Jezusie Chrystusie jest Twoje błogosławieństwo. To teraz Ciebie dotyka. Duchu Święty, przenikaj ją teraz. Dotykaj ją. Przekonuj ją o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Leon, ja błogosławię Twoje życie. Jesteś błogosławiony. Pokój Ducha Świętego przenika Ciebie teraz. Pokój Ducha Świętego, jakiego nie znałeś. Jak się czujesz? Czułaś coś? Co? Sercu. Boga. Ja czułam w ogóle, jak się modliłam. Ja czułam w ogóle obecność Boża. Poczułeś to? Tak. No, dokładnie. Pójdź za tym. Mamy jakąś ulotkę? Ona ci tak. To jest, możesz nas znaleźć na YouTubie, na mocy. Hej. Dziewczyny, cześć. No, ja modlę się o ludzi, błogosławię. Jak masz na imię? Nie chcesz? Okej. Okay. Hej. Przyjaciele, dzisiaj może być najpiękniejszy wieczór Twojego życia. Tak, dokładnie, najpiękniejszy. Bo to jest ten moment, kiedy człowiek spotyka się z Bogiem, rozumiesz? Nie po śmierci, tylko teraz. Nie ciesz się tak, to jest prawda. Prawda Ewangelii jest taka, że bez Jezusa Chrystusa każdy człowiek ma mega, mega problem. Ma mega problem, bo człowiek się rodzi, jest po prostu to, że się śmiejesz, że mówię o Bogu, to, że się śmiejesz, że mówię o Jezusie, to jest tylko dowodem na to, że jesteś zaślepiony. Twoje oczy są, twoje duchowe oczy są zamknięte i nie rozumiesz tego, że Bóg jest prawdziwy, że Bóg jest realny. Bóg Ciebie kocha tak, że postawił mnie tutaj, żeby Ci pokazać, że możesz być wolna od tego, co Cię opresjonuje, od tych depresyjnych myśli. Możesz być wolna, bo można znaleźć szczęście. Takie szczęście, jakiego nic tutaj na ziemi nie daje. To szczęście jest właśnie wtedy,
kiedy poznajesz żywego Jezusa Chrystusa. Poznajesz żywego Jezusa Chrystusa. Złapiecie? No co takie? Rzucam dobre rzeczy, a wy nie łapiecie. Chłopcy, słuchajcie, posłuchajcie mnie. Spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem to jest cud, to jest mega petarda. Że On jest realny. Zrozumcie, że On jest realny. On stał z martwych w ciele. Daj rękę. Daj rękę. On się boi, a ty? Nie bój się. Ty podasz rękę? Skończył z Jowaną. Słuchajcie, ale chcę wam powiedzieć o tym, że to jest najpiękniejsza rzecz w życiu człowieka. Spotkać Jezusa. Błogosławię cię, że Go spotykasz. Hej. Złapałeś, tak? No, to znaczy, że teraz masz możliwość pojednać się z Bogiem. Jak masz na imię? Hubert. 2000 lat temu Jezus Chrystus był tu na ziemi, wcielony Bóg, jedyny pośrednik do Boga. I On umarł za to, abyś ty był wolny od konsekwencji jakiegokolwiek grzechu, który kiedykolwiek popełniłeś w przyszłości i nawet w przyszłości. Czy chciałbyś to przyjąć jako dar od Boga? Okej, to powtórz za mną, daj mi rękę i powtórz tak. Powiedz tak, Panie Jezu, ja wierzę, że Ty umarłeś za mnie. I wstałeś z martwych w ciele. Przepraszam, że żyłem bez Ciebie. Chcę Ciebie poznać naprawdę. Chcę Ciebie doświadczyć. Przyjdź do mojego życia. Przyjdź do mojego serca. Ja wierzę, że Ty umarłeś za mnie. I wstałeś z martwych w ciele. Ustanawiam Ciebie moim Panem. I Zbawicielem. Chcę być z Tobą na zawsze. Amen. Woo! Klaszczemy, klaszczemy wszyscy. Właśnie oddał życie Jezusowi. Woo! Ja się teraz mówię o tym, że jesteś przekonywany o tym, że to, co ja mówię, to jest realne, to jest prawdziwa prawda. Ja modlę się, że teraz wpłynie do Twojego serca. Duch Święty wpłynie do Twojego serca. Ja zrywam zasłonę z Twojego umysłu, z Twoich oczu. Ja zrywam zasłonę, która blokowała do tej pory prawdę Jezusa Chrystusa. Ja modlę się, że masz realne spotkanie z żywym Bogiem. Że wiesz, że On jest prawdziwy i realny. Że jesteś z Nim bezpieczny. Ja błogosławię Twoje życie. Ja odsuwam od Ciebie ludzi złotych przez radnych. Ja modlę się, że zawsze ten dzień pamiętasz, że jest Jezus, że zawsze możesz Go zawołać. Ja modlę się o to, że Ty nie pójdziesz ani w lewo, ani w prawo, ale pójdziesz za Nim, że to poznanie Jezusa Chrystusa wlewa się do Twojego serca. Amen. Czujesz się? Poczułeś coś? Co poczułeś? Dziwnie? Inaczej? Tak? To jesteśmy my, nazywamy się Kościół Wasy. Możesz mnie znaleźć, ja się nazywam Basia Rysłania, to jest Nina. Możesz nas na Facebooku znaleźć. A chcemy w ogóle sobie utrzymywać kontakt, bo wiesz, to jest piękny moment, naprawdę to zmienia życie. Zobaczysz, że jutro stanie wszystko będzie inne. Wszystkie kolory, wszystko będzie inne, zobaczysz. No, zostań z nami pogadać. Nie, nie mogę cię poznać. Słuchajcie, tu właśnie się stał cud przed chwilą. Chłopak oddał życie Jezusowi. Przyjaciele, wiecie, że ja poznałam Jezusa osobiście? Osobiście. Ale wierzysz, że to jest możliwe? Wierzysz? Wow! Ja jestem w ogóle pod wrażeniem, że ktoś wierzy. A ty wierzysz, że można go poznać osobiście? Modlę się, że go spotkasz. Otwórz swoje serce. Hej dziewczyny. Cześć. Mówimy tutaj o Bogu teraz. O spotkaniu osobistym z żywym Jezusem Chrystusem. Wy Polki? Nie. Ukrainki, tak? My mamy Ukrainkę. Mamy Agnieszkę?
No, a mówicie po polsku? Mówimy o Jezusie. A gdzieś to wyprowadzi? Nie. English? Okay. We're speaking about Jesus Christ. About meeting him personally. Meeting him. I pray that you have a personal encounter with Jesus Christ and put your heart now. I pray. Okay. O tym, że jest realny. A ja teraz zdejmuję zasłonę, która blokowała Boga do tej pory. Ja modlę się o to, że przyjmujesz Jezusa Chrystusa w swoje serce. 2000 lat temu Jezus Chrystus wziął na krzyż wszystkie twoje grzechy. Za to, żebyś tu była wolna. A daj nam 800! Czy chciałabyś to przyjąć? To powiedz za mnie. Powiedz, Panie Jezu, przepraszam, że żyłam bez Ciebie. Oddaję Ci moje życie. Ja wierzę, że to umarłeś za mnie. I stałeś z martwych w ciele. Ustanawiam Ciebie moim Panem. Gospodem. Chcę być z Tobą na zawsze. Now I pray for you. Holy Spirit, fill her now. Holy Spirit, fill her now. I remove any barrier to receiving of Holy Spirit. I remove any veil from your eyes, from your heart. I remove any veil. Holy Spirit, fill her now. The peace of God fills you now. The peace of God into your heart now. I remove everything that's blocking Jesus Christ. I remove everything that's blocking God. I pray that you follow this path, that you don't go anywhere else, any other way. Jesus Christ is the way. I pray that you follow his way, the way of the truth. I bless your life. I bless your life. I remove wicked people from your life. And I bless your life. That you walk following Jesus Christ. Amen. How you feeling? Yeah, what did you feel? Ciepło. Good. This is our contact. Yeah. Yeah, what about you? Can I pray for you? She's the smart one. Without God, life is terrible. Oh, hello. Czekajcie tutaj.
Czekajcie tu na... Bo mówimy tutaj o Bogu, o Jezusie Chrystusie. O tym, że... Wiecie co? Ale bez Boga życie jest beznadziejne. Nie wierzę w Boga, ja wierzę w Boga. Może nie wierzysz, ale dlatego nie wierzysz, że twoje oczy są zamknięte. Przyjaciele, kiedy człowiek chodzi taki sobie obojętny, albo kiedy tylko siedzi w religii, a nie spotkał osobiście żywego Boga, to tylko dlatego, że jego oczy są zamknięte. Ja teraz mogę otworzyć twoje oczy, przyjacielu. Ja mogę ciebie doprowadzić do osobistego spotkania z żywym Jezusem Chrystusem. Wiesz co? I to jest realne i prawdziwe. Jak masz na imię? Henryk. Cześć. Ja jestem Basia. My mówimy tutaj o najważniejszej sprawie. Nie. No bo ja teraz mówię. Dobrze mówisz. Przyjaciele, to może dzisiaj być najpiękniejszy moment twojego życia. Ponad 10 lat temu, kiedy ja powiedziałam tak do Jezusa Chrystusa, kiedy ja powiedziałam: Jezus, ja już sama nie daję rady, ja chcę jakiegoś rozwiązania, ja chcę czegoś nowego w moim życiu, bo wiecie co, mi się nudziły te wszystkie, tylko to samo, imprezy, a potem miałam depresję, a potem się czułam samotna i tylko było to samo. I wiecie co? Ja powiedziałam do Boga: jeżeli Ty jesteś, to ja chcę Ciebie poznać, ja chcę prawdę. Ja nie wiem, w jakiej Ty jesteś religii, czy Ty jesteś w buddyzmie, czy w czymkolwiek, w jakiejś energii. Powiedziałam: Boże, ja Ciebie potrzebuję. I stało się coś niesamowitego. Przyszedł do mnie Jezus Chrystus. Przyszedł do mnie żywy Jezus Chrystus. Słuchajcie, tak, to informacja do Was. Informacja jest do Ciebie, że teraz przybliżyło się do Ciebie Królestwo. Przybliżyło się do Ciebie Królestwo Boże. Po to, abyś był ocalony. Kiedy otwierasz swoje serce na żywego Boga, kiedy mówisz tak, to On przychodzi do Ciebie. On przychodzi i zmienia Twoje życie. Jeżeli powiesz tak Bogu, to On zmieni Twoje życie na zawsze. Ja modlę się, że te słowa Ciebie przenikają, że te słowa zmieniają Twoje życie. Amen.